Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. No mamy piątek, a u nas równa to się z typami na polską ligę hokeja, ale zanim jeszcze przejdziemy do samych typów, to łapcie takie krótkie dwie informacje. Obserwujcie dzisiaj kanał, bo dodamy jeszcze tutaj dwa filmy w godzinach popołudniowych i w godzinach wieczornych, również z typami, ale jakie to będą typy, to już musicie poczekać. Cały zespół obstawiamy, przechodzi małą przebudowę, możecie to sprawdzić na naszym fanpage'u, tam jest wszystko opisane, także serdecznie zapraszam. Link do fanpage'a macie w opisie na dole. No i druga informacja, dzisiaj typy na polską ligę hokeja podajemy z Totolotka, ponieważ tam dzisiaj jest promocja Gram Grubo, czyli gracie bez podatku, jeżeli gracie minimum za 100 zł i z kursem łącznym 2-0, także na pewno warto to wykorzystać, no i nie płacić dzisiaj tego podatku. Dodatkowo, jeżeli wpiszecie podczas rejestracji nasz unikalny kod obstawiamy, no to dostaniecie zupełnie darmowe 20 zł do wykorzystania, no więc skoro dają, no to czemu nie brać? Dobra, dosyć tego biadolenia, przechodzimy do typów. Na dzisiaj przygotowaliśmy wam dwie propozycje z polskiej ligi hokeja, no i pierwsza propozycja to jest mecz Stoczniowca, czyli inaczej Automatyki z JKH. No i tutaj idziemy w stronę JKH, mają bardzo dobrą formę, kontuzję wyleczył Wozdecki i wraca do składu. Forma najlepszych napastników imponująca, defensywa i kreowanie gry na najwyższym poziomie. Podobieczni Roberta Calabera będą w tym sezonie walczyć o medale, Stoczniowiec natomiast potrafi zaskakiwać tak jak nas ostatnio, ale to przeważnie nie jest zespół do walki z czołówką. Podhale Krakowia obnażyły wszelkie ich braki. Gdańszczanie popełniają dużo indywidualnych błędów w obronie, a JKH lubi na takie okazje czyhać, no i wiadomo, punktować rywali. Klasa sportowa zdecydowanie po stronie gości, nie zdarzają im się głupie wpadki, natomiast nastroje w drużynie są bojowe i nic nie stoi na przeszkodzie, by mieli wykonać swoje zadanie po raz kolejny na szóstkę. Nasza propozycja to jest zwycięstwo JKH po kursie 1,80 właśnie z bukmachera Totolotek. No i drugie spotkanie Krakowia, która ostatnio uratowała nam kupony wychodząc z 0-3 na 3-3 i wygrywając po karnych. Dzisiaj Krakowia gra z Polonią Bytą. No i rzecz jasna, Krakowia jest faworytem tego spotkania, ale zwycięstwo 4 bramkami to naprawdę dużo. Zaraz zobaczycie, co tutaj proponujemy. Bytom po oczekiwanej zmianie trenera bez problemu zwyciężył z Janowem. Mieli kilka dni na spokojne treningi i ułożenie gry w poszczególnych formacjach i skupienie się na tym meczu. Dla Krakowi na pewno ważniejszy był środowy pojedynek w Tychach, właśnie o którym wspominałem, w który włożyli mnóstwo siły. Naprawdę włożyli tam wszystkie siły. Z kolei w niedzielę czeka ich inny prestiżowy mecz z Podhalem Nowy Targ. W tej układance na pewno mecz z Bytomiem jest traktowany nieco po macoszemu, bez należytej koncentracji. Spójrzcie sobie na head-to-head zeszłego, no i również z tego sezonu jest on dość wymierny. Składy zespołów nie zmieniły się drastycznie. No i tutaj Handy 3,5 wystawione jest ze względu na słabe wyniki Polonii w ostatnich meczach, ale ten trend ulegnie zmianie. Bytomianie jeszcze zawalczą o miejsce w czołowej szóstce w tym sezonie. Nie zdziwilibyśmy się, jeśli Krakowia dziś się potknie na tej, wydawałoby się, łatwej przeszkodzie. No i tutaj proponujemy handicap 3,5 w stronę Polonii Bytom, czyli handicap do tatni. Oznacza to, że Polonia nie może przegrać 4 bramkami. Tutaj Polonia może maksymalnie przegrać spotkanie 3 bramkami. No i na taki handicap na Totolotku mamy kurs 1,60. Jeśli chodzi o typy na polską ligę hokeja, to by było na tyle, ale jeszcze nie kończymy z typami na dzisiaj, także serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału Obstawiamy. Zerknijcie też na nasz fanpage, poczytajcie, o co chodzi, co to za zmiana. No i jeżeli oczywiście ktoś jest zainteresowany odebraniem 20 zł na Totolotku, no to wszystko macie opisane właśnie w opisie filmu na dole. 20 zł za darmo i pewnie co piątek będziemy tutaj różne propozycje z okazji Gram Grubo, z okazji gry bez podatku podrzucać właśnie z Totolotka. Pamiętajcie też, że my nie jesteśmy żadną wyrocznią, tutaj nic w 100% nie musi się zgadzać, to są po prostu nasze przemyślenia, nasze wnioski po poprzednich meczach, z którymi no, dzielimy się z wami od dłuższego już czasu. Jeżeli ktoś tego nie czuje, absolutnie nie musi tego grać, tutaj nikt nie będzie nikogo do niczego zmuszał. Także powtarzam, to są nasze przemyślenia, a wy zrobicie z tym, co chcecie. Także napiszcie swoje opinie, co sądzicie o tych typach, jak wy to widzicie. Domyślam się, że już wielu z was interesuje się polską ligą hokeja, macie jakieś tam swoje zdanie na ten temat. No a my lecimy dalej montować kolejne filmy. Trzymajcie się, pozdrawiam.